Od 1 czerwca 2021 roku YouTube wprowadza nowe zasady korzystania z najpopularniejszego serwisu na kuli ziemskiej. Jakie są to zmiany? Kogo dotyczą? Jak zmieni się korzystanie z serwisu po tej dacie? I czy zmiany, które są wprowadzane, nie są największym przekrętem w historii YouTube'a? Na wszystkie te pytania znajdziecie odpowiedzi w dzisiejszym wideo. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo. Bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Kilka dni temu na moją skrzynkę pocztową trafiła niewinnie wyglądająca wiadomość o zmianie regulaminu korzystania z serwisu YouTube. Po jej otworzeniu ze zdumienia otworzyłem szeroko oczy. Nie mogłem uwierzyć w to, co czytam. Okazało się bowiem, że YouTube postanowił całkowicie zmienić zasady gry. YouTube zmienił warunki korzystania z serwisu i od 1 czerwca 2021 roku będzie on czerpał przychody ze wszystkich treści znajdujących się na YouTubie. Oznacza to ni mniej, ni więcej fakt, że niezależnie od tego, czy dany twórca dołączy do programu partnerskiego YouTube'a, czy też nie, YouTube wyświetli reklamy w każdym przypadku. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z wagi tej zmiany. Kiedyś każdy, nawet najmniejszy kanał mógł dołączyć do programu partnerskiego i zarabiać pieniądze z reklam wyświetlanych podczas swoich wideo. Potem zasady gry się zmieniły i YouTube wprowadził ograniczenia w dołączaniu do programu. Na chwilę obecną trzeba posiadać 1000 subskrypcji i 4000 godzin obejrzanych materiałów, aby móc dołączyć do programu partnerskiego. Po dołączeniu do programu każdy twórca otrzymuje udział w przychodach z reklam, które wynosi 60% dla twórcy, 40% dla serwisu YouTube. Teraz jednak, niezależnie od tego, czy dany twórca dołączy do programu partnerskiego, czy też nie, podczas jego filmów będą wyświetlać się reklamy. Przełoży się to oczywiście na wzrost ilości reklam na całym serwisie YouTube, których i tak jest już naprawdę sporo. Oczywiście widzowie nie będą zadowoleni z tej sytuacji. Pójdźmy jednak krok dalej. Wyobraźcie sobie sytuację, w której ktoś wrzuca film na platformę YouTube i po prostu o nim zapomina. Film jednak po jakimś czasie, z jakichś przyczyn, staje się mega popularny i wyświetlany jest miliony razy. Do tej pory YouTube nie mógł wyświetlać reklam na tego typu treściach. Teraz jednak nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby to uczynić. Mało tego, serwis otrzyma 100% zarobków z reklam, które są wyświetlane, ponieważ twórca nie jest uwzględniany w rozliczeniu, ponieważ nie zgłosił się on do uczestnictwa w programie partnerskim. Takich kanałów jak ten przytoczony w przykładzie są tysiące, a może nawet miliony. Wielu twórców również poprzez limity czy też długi czas oczekiwania na akceptację do programu partnerskiego YouTube'a nie może od razu zacząć zarabiać pieniędzy z reklam, a serwis może zarabiać dzięki ich treściom od pierwszej chwili, w której to dodadzą film na platformę. Kolejnym ciekawym przypadkiem są również twórcy, którzy pomimo sporych kanałów z jakichś przyczyn nie chcą dołączyć do programu partnerskiego lub się z niego wypisali. Również i ci muszą pogodzić się z tym, że czy tego chcą, czy też nie, YouTube doda do ich wideo reklamy i zarobi dzięki nim dodatkowe pieniądze. Stawiani więc są oni w ciekawej sytuacji. Nie dołączając do programu partnerskiego nie zmieniają nic, ponieważ reklamy cały czas będą wyświetlane w trakcie ich filmów, a oni dodatkowo nie zarobią z tego tytułu nawet jednej złotówki. Jedynym więc logicznym rozwiązaniem w takim przypadku jest dołączenie do programu partnerskiego. Oczywiście ta taktyka jest dobrze przemyślana i jest ona skierowana nie tylko do twórców, ale przede wszystkim do widzów. Każdy z nas może pozbyć się przecież reklam. Wystarczy jedynie skorzystać z płatnej subskrypcji i wyłączyć reklamy, wykupując odpowiedni pakiet. Wprowadzana więc zmiana w warunkach korzystania z serwisu jest więc z każdej strony korzystna tylko i wyłącznie dla jego właścicieli. I tutaj dopada mnie taka myśl, że serwis YouTube posiada ogromną władzę zarówno nad twórcami, jak również nad widzami. Oczywiście nikt nie przymusza nas do publikowania treści ani ich oglądania, ale największy serwis z filmami na globie jest miejscem, w którym każdy chce być. W związku z powyższym,
musimy się zgodzić na warunki, jakie są nam stawiane, albo odejść z YouTube'a. Pytanie jednak, dokąd? Serwis stał się monopolistą na rynku stron oferujących możliwość dodawania wideo i zarówno TikTok, Instagram czy też Facebook nie mogą się z nim mierzyć. Mam nadzieję, że ten krótki materiał pokazał Wam bardzo ważne zmiany, jakie na naszych oczach dzieją się na platformie YouTube. Jestem ciekawy, co sądzicie o całej tej sprawie. Zostawcie komentarz pod tym wideo. O treści popieram, jeżeli zmiany są w Waszym odczuciu pozytywne, lub nie zgadzam się, jeżeli uważacie, że jest odwrotnie. Nie wiem, jak długo ten film będzie dostępny, ale byłbym wdzięczny, gdybyście udostępnili go na Waszych social mediach. Niech jak najwięcej osób dowie się o całej sprawie. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.